dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na ostatnim dniu kampanii, na podsumowaniu kampanii w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim Prawa i Sprawiedliwości. Na samym początku chciałam przywitać naszych gości, którzy nas cały czas wspierają. Dziękuję bardzo serdecznie pani poseł Wiolecie Borowskiej. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Brawo. Dziękuję również pani wicewojewodzie, która do nas dzisiaj zawitała, pani Teresie Barańskiej. Oraz wszystkim Państwu bardzo serdecznie chciałam w tym momencie podziękować, bo to dzięki Państwa pracy, dzięki Państwa determinacji, dzięki Państwa mobilizacji kampania w Kędzierzynie-Koźlu została wykonana na bardzo wysokim poziomie. Jestem bardzo zadowolona, ponieważ te wszystkie rzeczy, które na samym początku mieliśmy zaplanowane, a postawiliśmy sobie jeden główny cel, że będziemy każdy powiat odwiedzać po kolei, że będziemy Państwa odwiedzać na terenie naszego miasta i w różnych dzielnicach osobiście, gdzie będziemy mieć kampanię chodzoną, gdzie będziemy Państwa przekonywać rozmową i to udało nam się, proszę Państwa, zrealizować. Kilkanaście tysięcy rozdanych ulotek, kilkanaście tysięcy gazet. Wychodziliśmy do Państwa z materiałami, które w pewnym momencie rozchodziły się nam w ekspresowym tempie, niczym ciepłe bułeczki. Pamiętam nawet dzień, kiedy nie mieliśmy nawet już narzędzi, to wychodziliśmy ze zwykłymi plakietkami po to, aby nie rezygnować z tego dnia, który mogliśmy przepracować dla Państwa, który mogliśmy przepracować na szczytny cel, na cel taki, żeby pan Andrzej Duda był rozesławiony na terenie naszego miasta i powiatu. Jeszcze do ostatniej chwili, nawet w dniu dzisiejszym, w piękny, upalny dzień, również byliśmy na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w miejscowości Cisek. Bardzo pozytywnie jestem zaskoczona reakcją osób. Widzimy, jak wielu mamy zwolenników, że ta nasza praca nie idzie na marne. Dziękuję Państwu jeszcze raz bardzo serdecznie za ten wkład, za Państwa pracę. To była naprawdę długa i intensywna kampania. Ślicznie dziękuję Pani Poseł za wsparcie, za możliwość zawsze dodatkowej mobilizacji. Dziękuję ślicznie. Dziękuję ślicznie za zorganizowanie wspaniałych wiejców wyborczych, jak programy Łączy Nas Polska. Dziękuję jeszcze raz i oddaję Pani Poseł głos. Proszę Państwa, a teraz proszę wybaczyć, ja stanę trochę przed całą grupą i powiem coś takiego. Wam wszystkim odtąd dotąd chciałam pięknie, serdecznie podziękować, kłaniam się, bo bez Was absolutnie nie byłoby tego wielkiego sukcesu, nie byłoby tego wielkiego sukcesu dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, dla samego Kędzierzyna-Koźla. Ja będę biła teraz brawa, ale te brawa są naprawdę dla Was. Andrzej Duda! 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 Proszę Państwa, to jest wspaniała sprawa, że mamy takich zwolenników, że mamy takich ludzi, którzy chcą... To też wyjaśnimy. Proszę Państwa, to jest właśnie sytuacja, kiedy my w ostatnim dniu, i to już nie jest półmetek, tylko to są ostatnie chwile, finisz kampanii, możemy z taką wielką satysfakcją i radością tutaj stać. Dlaczego mamy tę satysfakcję? Bo tyle pracy zostało wykonanej. Ktoś z Państwa trzyma wspaniałą plakietkę, na której pokazuje 376 spotkań. Proszę Państwa, 376 spotkań, które odbyły się w województwie opolskim. Województwo opolskie ma 12 powiatów. Proszę sobie to podzielić i zobaczyć, jak często spotykaliśmy się z ludźmi. Spotykaliśmy się z ludźmi, bo nie boimy się spotykać z ludźmi. Nie boimy się, ponieważ za panem Andrzejem Dudą stoją fakty, stoją liczby. Dzisiaj, kiedy spotykamy się z wyborcami i mówimy, że głosujemy na najlepszego kandydata, i właśnie dlatego dzisiaj zastanawiamy się, co zrobimy za
parę chwil, 12 lipca, bo 12 lipca, proszę Państwa, każdy z nas, każdy Polak będzie miał najwyższą władzę, władzę dokonania wyboru, czy chcemy Polski zwijającej się, czy chcemy Polski kłamliwej, czy chcemy Polski rozwijającej się dobrobytu i godności każdego Polaka. Dlatego bardzo serdecznie wszystkich Państwa namawiam o tą refleksję, o podjęcie tej bardzo ważkiej, odpowiedzialnej decyzji. Bo proszę Państwa, ja nie chcę powrotu do tych czasów, kiedy władza mnie nie słuchała. Nie chcę powrotu do tych czasów, kiedy mówiono, 4 zł za godzinę wystarczy. Ja nie chcę tego, co dzisiaj mówi, wczoraj i przedwczoraj. Zresztą marszałek tego województwa powiedział, wyśmiewając się z tych wielkich pieniędzy, które dostajemy my wszyscy, że to są kartonowe pieniądze, że to są czeki bez pokrycia. Czy pani dostała emeryturę bez pokrycia? Tą 13, 14, czy to było bez pokrycia? Czy te dzieci maleńkie dostały 500+ bez pokrycia? Jakże pogardliwie nas wszystkich się traktuje. Jakże pogardliwie, mówiąc, to są kartonowe czeki, to są pieniądze bez pokrycia. To są czeki bez pokrycia. Ta pogarda wciąż w ekipie pana Trzaskowskiego i w nim samym jest. Ta pogarda do nas wszystkich. I czy my chcemy takiej Polski? Chcemy Polski na kolanach? Chcemy Polski na dobrym, twardym łączu z Berlinem? Czy chcemy Polski samodzielnej, suwerennej, dobrobytu, rozwijającej się, radosnej się Polski? Każdy z nas ma długopis 12 lipca. Każdy z nas dokonuje wyboru. Krzyżyk kładzie w miejscu właściwym bądź niewłaściwym. Niewłaściwym? Ja jako Wioletta Porowska mówię, najważniejszy wybór raz na 5 lat. A teraz historyczny wybór. Wybór przyszłości Polski. Albo to, co się do tej pory przez ostatnie 5 lat wydarzyło, będzie kontynuowane, albo wrócimy do tych czasów sprzed 5 lat. Pamiętajcie Państwo, pamięć ludzka jest ulotna. 5 lat temu, 4 lata temu nie było 500+. Dzisiaj wszyscy myślą, że to tak ma być, bo tak ma być. Każdy Polak, każde dziecko w Polsce ma dostawać te 500+. Ale pan Trzaskowski mówi, wszystko się zmienia. Pamiętajcie Państwo, dla pana Trzaskowskiego wszystko się może zmienić. I to, co dzisiaj mówił, może 13 lipca się okazać zupełnie inną rzeczywistością i może mieć inne zdanie. Ale my stawiamy na wiarygodnego kandydata, stawiamy na wiarygodnego prezydenta. Prezydenta, który jak dał słowo, to dał słowo honoru. A słowo honoru jest największą wartością. U polityków to cenimy i u naszego prezydenta to cenimy. Dziękuję wszystkim wyborcom. Dziękuję wszystkim wyborcom, bo tutaj na Opolszczyźnie pan prezydent Andrzej Duda wygrał. Nam przed pierwszą turą wyborów dawano 15 miejsce, przedostatnie na wszystkie województwa. A tutaj w województwie opolskim pan Duda wygrał i dzięki poparciu byliśmy na 8 pozycji. Proszę Państwa, utrzymajmy ten standard, utrzymajmy. Niech pan prezydent Andrzej Duda wygra. Niech wygra tutaj w Kędzierzynie Koziu, niech wygra tutaj w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, niech wygra na Opolszczyźnie, niech wygra w kraju. Bo warto stawiać na tego, kto ma Polskę w sercu. Dziękuję bardzo. Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda!